Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. Dziś zajmiemy się regulacją dawki startowej w pojazdach grupy WAG, pracujących na popularnych jeszcze silnikach 1.9 TDI. A więc przechodzimy do programu MAXIEKU oraz łączymy się ze sterownikiem silnika w naszym pojeździe. Po połączeniu wybieramy zakładkę adaptację. I tutaj będziemy mieli możliwość wykonania naszej konfiguracji na dwa sposoby. A mianowicie klasycznie, czyli poprzez kanały adaptacyjne, co będzie wymagało logowania się do sterownika, tak abyśmy mogli modyfikować odpowiednie kanały. I to również niesie ze sobą znajomość specjalnego kodu do tego sterownika. Możemy go uzyskać we własnym zakresie, szukając informacji w internecie. Poruszam ten temat, ponieważ często padają pytania dotyczące funkcji logowania. A więc reasumując, używamy jej tylko w momencie, gdy chcemy modyfikować czy kodować ważniejsze funkcje w naszym sterowniku. Kod jest pozyskiwany we własnym zakresie oraz wpisujemy go tylko raz podczas połączenia się z danym sterownikiem. Każde następne wpisanie kodu może doprowadzić do nieprawidłowości działania naszych modyfikacji lub nawet blokady czasowej sterownika. Warto jednak zaznaczyć, iż ekipa MAXIEKU dba o to, aby kody zostały zaimplementowane do programu. I jeżeli widzimy przygotowane adaptacje w naszym sterowniku, czyli tak jak w tym przypadku, to samo użycie kodu logowania nie będzie już konieczne. W takim razie bierzemy się za wykonanie omawianych adaptacji w klasyczny sposób, czyli ten pierwszy, trudniejszy, znany z programów konkurencyjnych. W tym celu musimy zalogować się do sterownika tak, aby odblokować jego ograniczone funkcje. Wybieramy opcję logowanie i wpisujemy pozyskany w internecie kod. Może się on różnić zależnie od sterownika, z którym mamy do czynienia. Po pozytywnym zalogowaniu przechodzimy do adaptacji i wybieramy interesujący nas dzisiaj kanał, czyli kanał 5. Tutaj, jak widać, mamy pogląd na nasze aktualne parametry dawki startowej i w celu zwiększenia lub zmniejszenia jej musimy modyfikować numer z naszą aktualną wartością. Oczywiście są w tym przypadku górne i dolne granice, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Natomiast ja zalecam we własnym zakresie wyczucie działania naszej modyfikacji, delikatnie zwiększając lub zmniejszając naszą liczbę. Kluczowe jest też, aby przed modyfikacją zapisać naszą wartość w celu ewentualnego powrotu do ustawień sprzed modyfikacji. Jak było widać na załączonym filmie, po zwiększeniu naszej wartości o 1000 jednostek oraz wykonaniu funkcji zapisu, nasza dawka startowa zwiększyła się o mniej więcej 5 mg. Teraz zajmiemy się tą samą modyfikacją, lecz w łatwiejszy sposób, przygotowany w programie MAXIEKU, bez konieczności pozyskiwania żadnych kodów do logowania, tak jak wspominałem. Gdy widzimy, że interesujące nas adaptacje są kolokwialnie mówiąc wyjęte i przygotowane w danym sterowniku, to nie mamy konieczności szukania żadnego kodu, bo został on zaimplementowany w programie. W takim razie, tak jak w tym przypadku, wybieramy adaptację o nazwie dawka rozruchowa i jak widać, jesteśmy ponownie w tym samym miejscu, lecz nie musimy dbać o logowanie się do sterownika oraz wybieranie kanału. Tym razem wpiszę wartość, która była na początku i wrócimy do podstawowych ustawień. Jak widać, kodowanie zostało przyjęte, a parametr odpowiadający za dawkę uległ zmianie o 5 jednostek w dół. Podsumowując, daną funkcję wykonujemy tylko w konkretnych przypadkach przy problemach z rozruchem silnika. Nie jest to bezpośrednia naprawa problemu, a tylko jego obejście, a więc wszystkie pokazane na filmie procedury wykonujesz na własną odpowiedzialność. Jeżeli interesują Cię takie filmy, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.